Słuchajcie, dzisiaj naprawa tak naprawdę wynikła z czegoś, tak? Z praktycznej, z praktycznego punktu widzenia, bo wracam z mikserem 65A, a dokładnie z jego silnikiem. No, mój błąd rzeczywiście i ten film będzie również sprostowaniem, ale tego miksera nie miałem w rękach, tak? Mam go pierwszy raz. No i pamiętacie, to wam pokazywałem, na szczotkę puściłem ten, no i wszystko ładnie działało po oczyszczeniu. No i ostatnio jak biłem śmietanę, to strasznie w środku zaczęło iskrzyć. Mam nadzieję tylko, że stojan i wirnik wytrzymał to. Choć nie wiem, może będę kupował nowy, zobaczymy, o ile znajdę, ale zaczęło to iskrzyć. No i generalnie iskrzyło na wyższych prędkościach, tam się zbierało na zapach, no jak widzicie tutaj w obudowie czarno. Się śmieję, że jakby z kopalni ten wyszedł, ten magnetofon, zawsze radia naprawiam, dlatego to się miesza. Ten mikser, ale wcale nie, no i doszedłem, że jak poszukałem sobie rysunków, bo niestety schematów konkretnych modeli nie ma, a tak jak mówię, posłużyłem się rysunkami starszych braci tych mikserów, także zawsze to jakiś kabel jest podłączony, ważnie faza, no to znalazłem, że w ogóle sprzecznie w ogóle z czymkolwiek jest to wszystko podłączone, ktoś to po prostu podłączył źle. No i w toku dochodzenia, gdzie był kabel, jeden z kabli sieciowych, doszedłem, że tu, w tym miejscu, jest kawałek kabla ukruszonego w tunelu, natomiast nie ma tam nic podłączone. Chociaż według rysunków poglądowych powinno być podłączone, więc będę chciał przywrócić obecną instalację elektryczną, wyrzucić, a wmontować oryginalną. No i zobaczymy. Zrobię to metodą domową. Mam nadzieję, że się uda i że nie uszkodzimy miksera jeszcze bardziej, nie uszkodzimy siebie przy okazji. Ale generalnie zrobię to metodą domową, bo pewnie gdybym się uparł, to bym musiał wszystko to zdemontować. A bez schematów niestety ciężko jest wykonać coś takiego. Więc generalnie będę próbował jakoś to domowo przywrócić do życia normalnego. Ładnie w tym tunelu jest kawałek drutu. Widać, że on nie jest do niczego podłączony. On jest po prostu prawdopodobnie urwany. Jeszcze się zaraz przyjrzę pod światło. Co ja tu zrobię? Ja chcę zrobić taką rzecz, jako że to chcę naprawić, mówię, metodą domową. Chcę wziąć gruby drut, gruby przewód. Teraz tak, mam końcówkę zacynowaną porządnie i chcę ten drut tam wsadzić. Zobaczcie, to jego jest odrobina, tak? Bo gdybyśmy odizolowali więcej, to by się tu z tymi cewkami postykało i by zwarć narobiło, a tak wchodzi tylko w ten tunel z izolacją i zetknie się z tym drutem. On jest gruby wystarczająco. I jak już tam wetknę i zobaczę, że jest kontakt, to będę chciał po prostu to zalać czymś, co nam to utwardzi i zostawi tam na miejscu już na zawsze, tak? Bo jak wiadomo, pociągniemy, znowu się urwie, tak? Więc tak nie można, a jak będzie w ogóle podłączone do sieci, to zwarć narobi i będzie jeszcze większa kraksa. Więc generalnie chcę to zrobić tak, żeby ten przewód czymś tam wstawić na stałe i żeby to znowu mogło pracować normalnie. Teraz patrzcie, tak, ja chcę to włożyć tu. Zobaczymy, czy jest kontakt. Okej. Dobra, i teraz podłączę to i tutaj muszę czymś to zaraz wykombinować, żeby to zalać, żeby się nie więcej nie wyrwało stąd. Teraz możemy sprawdzić, słuchajcie, czy nie przebija. Na blasze tutaj nic nie wychodzi, miernika nie sprawdziłem. Nie ma żadnego, by na blachę coś wyłaziło. No to patrzcie, zalałem to klejem na ciepło, trzyma. Planujemy też ruszać tym przewodem w lewo i w prawo. Przejście ma, bo sprawdzałem. No i teraz przydałoby się odnowić wiązkę od kondensatora i od regulatora obrotów. Znaczy od pstryczka, tak, od włącznika.
Tutaj działa. Ja tu przeczyściłem komutator przy pomocy papieru ściernego. Niczym go nie moczyłem, po prostu wyszlifowałem go. No i teraz tak, złożymy sobie ten silnik, wstawimy i będziemy musieli kombinować z podłączeniami. No mam nadzieję, że to działać będzie. Wiadomo, można zamówić nowy silnik, bo jest w sieci, widziałem, dostępny ten cały moduł. Ale najpierw chcę spróbować zrobić na tym, co mam. Ktoś przykręcił, nie wiedzieć po co, na płytkę cały ten moduł sieciowy. Wypadałoby go odkręcić. Tą kostkę połączeniową. Ja go stąd wywalę, bo powiem wam szczerze, że i tak będziemy to łączyć wszystko na nowo, więc... Mam nadzieję, że będzie działał. Będzie działał lepiej niż działał, bo wiadomo, w czasach świetności tego miksera działał pewnie, póki kabel był na miejscu, to działał pewnie super. Wylutowanie kolejnego łącza zagadki. Tu kondensator ktoś wylutował. Znaczy tą stronę fazową, tak? Stronę sieciową, która teoretycznie biegnie do sieci, a nie tu. Tak. Ten kabel odłączamy tu od tego, ta tutaj przeróbka, co była. Tu jest sprężyną pociągnięte, jak widzicie, nie będzie z tym kłopotu. Dobra, wyciągamy kabel stąd. Tej łączówki, o. A, tu ktoś maznął cyną, widać wyraźnie, że to była samoróbka tak zwana. I to nie moja, okej. Okay. Ten kabel się jeszcze przyda, bo to było to na dole, to co naprawiłem, słuchajcie, to co wyciągnąłem stąd. Dobra, i teraz tak, będziemy musieli tak, tu poprawimy, bo tu przecież też jest, wszystko się trzyma na włosku. To kable sieciowe, więc strach się bać, jak będzie coś niepolutowane poprawnie, iskrzyło. Tylko na końcówkach. Patrzcie jak świetnie wykonane. Już tutaj jest ok. I teraz tak. I teraz musimy, zobaczcie, ten kondensator, to jest kondensator przeciwzakłóceniowy. On ma tu wyprowadzenia 2, tu 3. To jedno środkowe z drugiej strony jest zielone do masy podłączone, natomiast te dwa mają być do silnika i regulatora. Ponadto tu te dwa mają iść do tego złączki, do złączki od sieci, tak, którą wykręciłem z tej płyty. No więc tak, zaczniemy sobie może od kabla sieciowego. Sprawdzę jeszcze, jak on z kontaktem, ten kabel, jak się go tam poruszało. Dobra, tu ma przejście. Chodzi o sieciówkę. Tu ma przejście, dobra. Okej, bo sprawdziłem jeszcze, czy tam gdzieś przebicia nie ma. Okej, no to tak. Ta kostka, zaraz wam powiem jak, ma być. Kostka ma być, słuchajcie, w ten sposób. Rzucona. Dobra, to jest kabel sieciowy, czyli jego wstawiamy do kostki. Musimy go mocno przykręcić, żeby się trzymał. Natomiast kondensator z drugiej strony z opornikiem, rzecz jasna. O tak, zobaczcie tu. Może trochę go przerobię, bo nie wiem, czy tak oryginalnie było, czy nie było, ale to od dzisiaj kabel będzie mieszkał tu. Tak jak było w innych mikserach. Będzie mieszkał sobie tu i nie będzie nikomu zawadzał i przeszkadzał. Dobra, tak, teraz tak. Tutaj ktoś wsadził termoizolację. Przyda nam się. To jest rezystor dużej oporności. I tak, wkładamy go tu w otwory i wkładamy tak. Jakby to założyć, no to wejdźmy tu, bo to chyba
W przypadku kondensatora sieciowego jest to obojętne, gdzie włożymy druty, bo nie ma tu biegunów. No to też ktoś miał, powiem wam, talent, żeby... Bo tu znalazłem, ja znalazłem tą blaszkę z tego, co pamiętacie, nie wiem, czy pamiętacie, jak wam mówiłem, że tu było wyrwane, tak? Ja tą blaszkę znalazłem w tej, w obudowie, więc jakby to powiedzieć, ktoś wcześniej na to wpadł i to uruchomił i nie byłem to ja. Znając życie, dowiemy się, dlaczego tak było, jak go włączymy do sieci. Pchamy, słuchajcie, kable, założyłem opornik. Jakąś piorunująco wysoką wartość, żeby żaden ładunek na nim nie został. Jak się mikser wyłączy z sieci. Bardzo często w tych nowych mikserach, nie wiem jak w tych starych, czytałem bardzo dużo, że w tych nowych właśnie te kondensatory wsiadają, nie wytrzymują, wybuchają. Że podobno wymiana na nowy kondensator daje skutek, czy daje efekty, tak, że ten mikser dalej działa. Niektórzy mówią nawet, że można bez tego kondensatora tą pominąć go, uruchomić, ale jak jest w oryginale, to ja bym zakładał, bo nie wiem, jakoś nie przemawia do mnie brak kondensatora przeciwzakłóceniowego. Wydaje mi się, że dolny kabelek trzeba podłączyć, szczepić je ze sobą tutaj. O tu, widzicie? Kondensatora, dolny kabel z tym naszym uzwojeniem, który żeśmy dorabiali. Zaraz to weźmiemy. Niestety nie mogę znaleźć zdjęcia, które to pokazuje tu, ale wydaje mi się, że to będzie to. Słuchajcie, kto wypali i mikser będzie działał poprawnie, to ja będę skakał z radości. Dobra. Nakładamy koszulkę na nasz dosztukowany kabel. Mam nadzieję, że on stąd się nie ruszy. Okej. I teraz patrzcie, musimy przylutować go tu. O. Tutaj musimy go przylutować do wyprowadzenia. A drugi kabel, słuchajcie, leci tu do regulatora obrotów, czy do przełącznika. No. Nowoczesnym językiem regulator obrotów, tu do czubka. Teraz, kiedy mamy to podłączone, to jeszcze zetrę tutaj ten osad, który jest na tym przełączniku prędkości, na tych blaszkach. Już ktoś, słuchajcie, zrobił i też nie ja. Kolejną modyfikację. Przykręcił na śrubę długą, tak, że wychodziła z drugiej strony miksera. No. Pogratulować tylko pomysłów. Czasami wiem, że ja też robię czasami takie, że niektórzy patrzą i zastanawiają się, co robię, ale nie aż tak. Dobra, to zakładamy. Słuchajcie. To zakładamy, słuchajcie. I będziemy mogli włączyć, sprawdzić. O Jezu, ta sprężyna też była przeze mnie sztukowywana, bo wiecie co było? Ta sprężyna miała z 20 cm długości. To. Ja ją skróciłem, żeby tu pasowała w te mieszadła. Wszystkie kable są połączone, nasz dosztukowany jest ok. Może sprawdzałem, mam nadzieję, że się nie rozwali. Tu jest ok, tu powinno być. Nie widzę żadnych uszkodzeń, możemy go składać. Zobaczymy, czy to autor miał na myśli to, żeby jednak tak zostawić, czy żeby to podłączyć tak jak było. Zobaczymy.
W ręku się nie chce złożyć. Okej, dobra. Dobra, i teraz tak, stawiamy go i musimy przykręcić śruby. Tu również śruby są zupełnie z innej paczki. Jedna jest jakaś podrobiona, inna jest oryginalna, druga jest oryginalna. Okej, i teraz dwie blaszki blokujące, bo widzicie, tu zostało trochę miejsca. I żeby to zabezpieczyć, słuchajcie, to trzeba założyć takie blaszki dwie. Teraz w mikserach nie jest to stosowane, po prostu są zwykłe plastikowe zatrzaski, które się przeważnie sypią. A tu zakładamy sobie takie, zobaczcie, pyk. I zobaczcie, pierwsza blaszka i teraz tu dół odchodzi. I dół trzeba założyć również takie coś. O, tu. Tak, i będzie. Miejmy nadzieję, że mikser po tej operacji już będzie sprawny w paru dni. Będziemy mogli go stestować. Patrzcie, zdobyłem, można by powiedzieć, oryginały, oryginalne zamienniki. O, no widzieliście, jak bezę robiłem, tą krem ubijałem, to... Dobra, ten trzyma. No to były problemy ze sprężynami, trzeba było je ponaciągać jeszcze. Tak, i ten też trzyma. Dobra, jak z wyciąganiem już patułek? Wychodzą. Dobra, no to rano, bo jest wieczór, jest już prawie noc, to będziemy mogli przetestować, no i sprawdzimy na jakimś cieście, jak będzie działał, o ile nam nie wystrzeli, tak? Dobra, słuchajcie. Test, choć powiem wam, że boję się, jak nie wiem co, podłączyć to, no ale jak jest dobrze zlutowane, to działać powinno. Jeszcze możemy sprawdzić oporność na wtyczce. Podobno jak jest nieskończoność, to jest ok. Tak. Co mamy? 1. Dobra, a na wyższym zakresie? 780. Pod kondensator ładuje. No ale powinno być ok. No. Dobra, podłączyłem i... Jedzie! Patrzcie! I nie iskrzy w środku, wreszcie, tak jak było, że iskrzył po prostu, że aż płomienie leciały. No, więc naprawa udana. Teraz tak naprawdę warto sprawdzić go w praktycznym zastosowaniu i dzisiaj będę robił takie ciasto cytrynowe. Też wrzucę wam to w filmik. No, ale naprawa udana póki co. Dziękuję wam za obejrzenie filmiku. Wreszcie działa normalnie i wreszcie się nie grzeje. No, więc zapraszam do subskrybowania, zapraszam także na mojego bloga elektronicznego na Facebooku Napraw to Jakub Wiśniewski i zapraszam na kolejne elektroniczne materiały. Szklankę.
zrobiona własnoręcznie.